Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym z naszych spotkań. Dzisiaj zajmiemy się, tak jak już zapowiadaliśmy w wydarzeniu na Facebooku, tak? Zajmiemy się procesami decyzyjnymi w polityce. A naszym gościem będzie dr Paweł Zyzak, doktor nauk humanistycznych, zastępca dyrektora w Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan doktor zajmuje się historią najnowszą Polski, historią Stanów Zjednoczonych oraz historią relacji polsko-amerykańskich. Jest także autorem książki Czy Ameryka aboliła komunizm w Polsce? Jak również jest też autorem tekstów w naszym kwartalniku Myśl Suwerenna już od praktycznie samego początku, więc cieszymy się, że możemy pana doktora dzisiaj gościć. I tak jak zawsze wspominam i dzisiaj również jest możliwość zadawania pytań w komentarzach pod transmisją. Proszę o to, żeby te komentarze pojawiały się jeszcze w miarę możliwości w trakcie trwania transmisji, żebyśmy mieli czas je zadać naszemu prelegentowi. A na ten moment ja dziękuję za uwagę i przekazuję głos panu doktorowi. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana Sebastiana. Od jakiegoś czasu współpracuję z panami z periodyku Myśl Suwerenna. Tam się daje poznać jako człowiek, który się przedstawia jako ekspert, znawca stosunków międzynarodowych, a przede wszystkim specjalista od polityki amerykańskiej, polityki wewnętrznej, polityki międzynarodowej, a także od stosunków polsko-amerykańskich. To jest ta wąska dziedzina, w której stricte się specjalizuję, ale siłą rzeczy, ponieważ pracuję już obecnie w Rządowym Centrum Analiz, rzeczywiście w przeszłości Centrum Analiz Strategicznych, to tak naprawdę dotykam i innych obszarów geograficznych, także patrząc wertykalnie wątków dotyczących kwestii makroekonomicznych, geostrategicznych, wojskowości, finansów, etc., etc. Obok historii, obok spraw międzynarodowych, które ściśle są związane oczywiście z historią, no bo stosunki międzynarodowe w dziejach istniały od zawsze. No, historia jest w zasadzie nauką badającą stosunki międzynarodowe w ramach historii powszechnej, ale także w ramach historii Polski. Poza tymi rzeczami interesuje się również procesami decyzyjnymi, które funkcjonują na świecie i które powodują, że polityka międzynarodowa poszczególnych państw jest przejrzysta, jest czytelna, jest skuteczna. No dzisiaj chciałem Państwa zainteresować wątkiem, który jest w zasadzie tematem rzeką. On dotyczy fundamentów procesów decyzyjnych w polityce międzynarodowej. Każdy sobie po swojemu zdefiniuje, czym jest taki fundament procesów decyzyjnych. Jak powiedziałem, temat jest bardzo szeroki, ma wielu znawców, ekspertów, amatorów. Według mnie fundament procesów decyzyjnych powinien składać się z trzech komponentów. I w sensie mechaniki będzie to komponent zarządzania strategicznego, czyli określania długookresowych, ale również krótkookresowych, średniookresowych celów, kierunków rozwoju i metod działalności państwa. W sensie ośrodka, fizycznego ośrodka, komponentu opracowywania i wdrażania strategii w polityce międzynarodowej oraz obszarze bezpieczeństwa narodowego. No, są to rzeczy ze sobą ściśle, bardzo mocno związane. Wreszcie komponent komunikacji strategicznej państwa, zarówno w sensie ośrodka, jak i mechaniki funkcjonowania. Skupię się na tych dwóch pierwszych wątkach. Mamy pewne ograniczenia czasowe, no a tematy znowu, że wspomnę, są bardzo obszerne. A więc jeżeli chodzi o zarządzanie strategiczne, to wciąż w naszej rzeczywistości, naszej polskiej rzeczywistości, tryb programowania prac rządu, prac administracji zasadza się na inicjatywie wychodzącej od służby cywilnej w poszczególnych resortach. Bardzo często od urzędników niskiego szczebla w aspekcie ważniejszych systemowych projektów ustaw z inicjatywą wychodzą poszczególni ministrowie.
kierujący owymi resortami. No jest to pewne odwrócenie rozwiązania, w którym to szef rządu, jego ośrodek władzy zawiaduje procesem zarządzania strategicznego, no w zestawieniu do modeli funkcjonujących na Zachodzie, modeli państw. Z tego wybrałem 2-3 przykłady, które mogą pomóc zobrazować nam rzecz, o którą nam chodzi. Więc jeżeli chodzi o inicjatywę legislacyjną, powinna ona podlegać uprzedniej analizie eksperckiej i zapadać właśnie na podstawie wyników owej analizy eksperckiej. No, w dzisiejszej rzeczywistości, w naszej rzeczywistości świat administracji, świat urzędu, świat urzędników jest ściśle złączony, przenika się, jest scalony w zasadzie ze światem eksperckim. Nie ma wyodrębnienia świata eksperckiego, nie ma osobnego ośrodka eksperckiego na poziomie centralnym, który chłodnym okiem patrzyłby na to, co wytwarzają urzędnicy eksperci, tak? Bo przecież urzędnicy to są ludzie, którzy mają pewną wiedzę, mają pewne doświadczenie i się znają na rzecz. Tak? Ponieważ pracują w urzędzie, jednak stają się emanacją tego urzędu. Nie są znowu w ścisłym tego znaczeniu ekspertami, są w jakimś sensie więźniami budynku, który jest urzędem. Jeżeli chodzi o modele, które warto przeanalizować, ale znowu przeanalizować w ten sposób, żeby spróbować znaleźć dla nich inaczej, żeby wśród modeli, poszukajmy wśród modeli funkcjonujących na Zachodzie, w Europie Zachodniej, takie modele, które będziemy w stanie wykorzystać w naszych polskich realiach, które będziemy w stanie dopasować do polskich realiów, z których pojedyncze elementy będziemy w stanie przenieść na polską rzeczywistość. Nie jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać zawartości takiego czy innego modelu. Państwo polskie jest już państwem dojrzałym, wypracowało pewną mechanikę funkcjonowania. W związku z czym możemy się w tej chwili posługiwać modelami w aspekcie ulepszania tego, co już stworzyliśmy. Nie jesteśmy państwem, które powstaje z gliszczy, tylko państwem, które już od dawna funkcjonuje. No więc mamy przykład brytyjski. W Wielkiej Brytanii niejako interim, ale także zamiast rządu, zamiast Rady Ministrów funkcjonują tak zwane komitety gabinetów, cabinet committees. W skład tych gabinetów wchodzą poszczególne ministrowie, znowu zajmujący się konkretnymi obszarami, czy to gospodarczym, czy wewnętrznym, czy na przykład Unii Europejskiej. Gabinety te mają podobną moc działania, podobną moc sprawczą jak sama Rada Ministrów. W związku z tym one wypełniają tą lukę pomiędzy sesjami Rady Ministrów i niejako zdejmują z Rady Ministrów obowiązek przetwarzania informacji, przetwarzania ustaw, w pewnym sensie dyskusji, która miałaby się toczyć, na którą podczas jednej sesji Rady Ministrów po prostu nie ma, na którą po prostu nie ma czasu. W związku ta dyskusja ma możliwość zaistnienia niejako na forum rządowym, a nie pozostawać gdzieś w wspomnianych przeze mnie urzędach, w resortach, tak, gdzie odbywa się wśród niższej czy wyższej rangi urzędników, czasami poza wiedzą ministrów i w oderwaniu właśnie od tej ekspertyzy, która jest bardzo istotnym elementem owych procesów decyzyjnych. Więc drugim takim modelem, z którego doświadczeń, rozwiązań możemy korzystać, jest model niemiecki. Funkcjonuje w nim Urząd Kanclerza Federalnego. Jest to ściśle scentralizowany ośrodek decyzyjny państwa.
dzięki któremu szef rządu może zawiadywać w tym, co się dzieje w całym rządzie. Urząd Kanclerza Federalnego z pozoru jest podobny do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. On również dzieli się na jednostki, które mapują poszczególne rejony, którymi zajmują się poszczególne ministerstwa. Jednak kanclerz wyposażony jest w szereg różnego rodzaju narzędzi, dzięki którym może poprzez owe wydziały zawiadywać tym, co się dzieje w poszczególnych ministerstwach. W naszej rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Departamenty, które funkcjonują w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, niejako obsługują na miejscu tutaj ministrów, poszczególnych ministrów, którzy wchodzą w skład rządu. Nie są to narzędzia, które może wprost zawiadywać Prezes Rady Ministrów. Jeżeli chodzi o ten wcześniejszy model, to on jest dlatego podobny, żeby go ewentualnie przemyśleć, przeanalizować, wdrażać w polskich warunkach, ponieważ na poziomie rządu funkcjonują komitety. W ramach kancelarii czy w Kancelarii Rady Ministrów spotyka się przecież komitet społeczny, jest komitet ekonomiczny, jest komitet do spraw bezpieczeństwa, są już komitety, prawda? Jest ich niewiele. I znowu nie są miejscem, gdzie się spotykają najczęściej właśnie najważniejsi decydenci, ale gdzie się spotykają bądź to ich zastępcy, bądź też urzędnicy. Jeszcze innym przykładem, który warto wziąć pod uwagę w kontekście owego ośrodka, który zajmuje się właśnie wypracowywaniem pewnych strategii krótko, średnio, długookresowych, jest przykład francuski. We Francji funkcjonuje Rada Stanu, która opiniuje projekty rządowe, jak i prezydenckie, przed złożeniem ich w parlamencie. Ona jest ściśle nasączona właśnie tym elementem eksperckim. Zapleczem merytorycznym Rady jest Francuski Instytut Nauk Administracyjnych. Model francuski jest o tyle podobny do polskiego, że no właśnie, funkcjonuje zarówno silne zaplecze premierowskie, jak i silne zaplecze prezydenckie. Premier jest odpowiedzialny za legislację, ale kierunki rozwoju polityki państwa, na kierunki rozwoju polityki państwa największy wpływ ma oczywiście prezydent. Więc owa Rada Stanu, będąca pewną zaszłością po czasach monarchii, spełnia rolę takiego ośrodka merytorycznego, w którym znajdują się eksperci z poszczególnych dziedzin funkcjonowania państwa, prawnicy, ale również naukowcy od poszczególnych obszarów geograficznych państwa, eksperci, profesorowie od właśnie polityki bezpieczeństwa narodowego, od wojskowości i tak dalej, i tak dalej. Ekspertyzy te są poważane i najczęściej aplikowane do legislacji, która trafia później pod obrady parlamentu. Więc przechodząc płynnie do aspektu opracowania i wdrażania strategii w polityce międzynarodowej, no ja sprzężonego z ową strategią obszaru bezpieczeństwa narodowego, to warto tutaj posiłkować się przykładami przede wszystkim anglosaskimi. Stany Zjednoczone posiadają silny ośrodek ekspercki, w którym wypracowywane są strategie, ale jednocześnie ośrodek, który na bieżąco analizuje, ewaluuje, mapuje to, co się dzieje na świecie. No chodzi mi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego, National Security Council, w której pracują eksperci. Chodzi mi o Biuro Dyrektora Krajowego Wywiadu, Director of National Intelligence. Jest to z kolei ośrodek będący odpowiednikiem naszego ministra koordynatora, ale ośrodek z silnym zapleczem eksperckim sam sobie. Ośrodek, który koordynuje pracę wszystkich służb specjalnych. W realiach polskich nominalnie minister koordynator koordynuje inne służby również, prawda? Ale w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. No wiele do powiedzenia na przykład w kwestii służb wojskowych ma minister obrony.
Dyrektor wywiadu krajowego przedstawia prezydentowi Stanów Zjednoczonych o poranku słynny dokument President's Daily Briefing. Dokument od silnej tradycji, dokument jeszcze z czasów prezydenta Kennedy'ego. Dokument, który informuje prezydenta o najważniejszych wydarzeniach w świecie w danej chwili z różnych obszarów. Dokument, który ma prezydenta utrzymać w stanie pewnej czujności, wiedzy o tym, co się dzieje. Ten dokument przechodził swoistą ewolucję. On inaczej na początku się nazywał. Nazywał się w skrócie czy potocznie Pikuł Ogórek. Ten dokument dostosowywał się do gustów zarówno Kennedy'ego, jak i jego następców. Dokument mocno ewoluował. Jest to dokument bardzo syntetyczny. Często zawiera się na jednej kartce papieru, jednej stronie. Żeby nie obciążać prezydenta zbędną wiedzą, sięgając po ten dokument, zainteresowawszy się, jakim wątkiem prezydent może prosić o pogłębienie danej informacji. Natomiast warto też pamiętać o tym, że poza dokumentami, które funkcjonują w rzeczywistości administracji amerykańskiej, jest pewien proces analityczny, który również od dekad przechodzi zmiany, które ewoluuje. No, mocnym środkiem stymulującym ten proces jest postęp technologiczny. No, kiedyś ośrodki wywiadowcze, ośrodki białowywiadowcze, bo takie też istniały w okresie II wojny światowej, tuż po II wojnie światowej. Narodziły się w okresie międzywojennym, ale ewoluowały i tak naprawdę okrzepły w okresie II wojny światowej i tuż po. Więc początkowo bazą dla tych ośrodków, bazą źródłową były informacje pozyskiwane ze źródeł oczywiście ludzkich, ale również informacji gazetowych z rekonesansu prowadzonego przez statki, samoloty. Prawda? Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że potężnym wsparciem, a zarazem pewnym utrudnieniem w pozyskiwaniu, przetwarzaniu, odsiewaniu informacji jest internet. Jest to ogromny zasób wiedzy. Dziś nie lata się samolotami w celach wywiadowczych, ale raczej czyni się to oczywiście, ale największym wsparciem dla służb wywiadowczych, prawdziwym trzonem tego, co się nazywa geospatial, jest system satelitarny, który umożliwia wykonywanie map nad większymi i mniejszymi obszarami. Jeżeli chodzi o ów biały wywiad, on jest bardzo istotnym komponentem, a tak naprawdę wychodzi troszeczkę przed szereg innych sposobów pozyskiwania informacji. Mianowicie mamy do czynienia ze wspomnianym przeze mnie GOINT, mamy do czynienia z SIGINT-em, mamy do czynienia z HUMINT-em, czyli wywiadem odpowiednio posługującym się mapami, czytającymi mapy, wyciągającym informacje z sygnałów elektromagnetycznych, no i wywiadem wyciągającym informacje od osób fizycznych. OSINT stał się takim lepiszczem dla tych wszystkich sposobów pozyskiwania informacji. Stał się jednocześnie buforem dla polityków. Na czym to polega? Na tym, że w sensie informacyjnym OSINT zapełnia pewne luki, których nie jest w stanie zapełnić, czy nie są w stanie zapełnić informacje pozyskiwane, cząstkowe informacje, które są pozyskiwane od osób indywidualnych. On buduje tło. On pozwala weryfikować informacje napływające z różnych ośrodków wywiadowczych. Zaś w sensie instytucjonalnym, ponieważ OSINT uzyskuje w dzisiejszym świecie, w nowoczesnym świecie swoją formę fizyczną, staje się ośrodkiem pozyskiwania informacji ze wszystkich agend rządowych, ze wszystkich
resortów, ze wszystkich agentów rządowych, także ze strony instytucji prywatnych, instytucji funkcjonujących poza administracją. Następnie przetwarza te informacje i wypuszcza informacje możliwie zobiektywizowane. Jest również ośrodkiem koordynującym w tym sensie, że zadaniuje poszczególne agendy, poszczególne instytucje, jeżeli chodzi o potrzeby. Potrzeby decydentów, ponieważ takie ośrodki znajdują się pod szefem rządu. W Stanach Zjednoczonych taki ośrodek OSINT-owy nazywa się Open Source Center i znajduje się tuż pod dyrektorem wywiadu narodowego. Za pomocą właśnie tego ośrodka dyrektor wywiadu buduje informacje, które przynoszone są następnie na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i rozsyłane odpowiednio zgodnie z dyspozycją prezydenta do innych dysydentów. Jest to bezpieczny bufor dla szefa takiej instytucji, bo on chroni dysydentów, chroni oczywiście także jego przed tym, co się nazywa bias, czyli pewnego rodzaju nacechowaniem informacji, wadliwą perspektywą na przykład, prawda? Jeżeli gdyby szefowie poszczególnych służb przychodzili z osobna do prezydenta, każdy zostawiałby jakąś informację. Prezydent nie miałby czasu, a przynajmniej dużo czasu poświęciłby na to, żeby informacje zweryfikować, przetworzyć w swojej głowie. Tak to robi za niego ośrodek obiektywizujący informacje, który zbiera te wszystkie informacje, odpowiednio je przetwarza i przygotowuje informację wyjściową. Bardzo bezpieczna sytuacja zarówno dla decydentów, czyli domyśle polityków, ale także dla samych służb specjalnych, prawda? Bo ona również w pewnym sensie utrudnia ręczne sterowanie, prawda? Jest jakiś ośrodek ekspercki, ośrodek merytoryczny, ośrodek w dużym stopniu niezależny, który wypuszcza obiektywną informację, z którą następnie politycy, prawda, muszą coś już uczynić. Bardzo wdzięcznym modelem, przykładem, jeżeli chodzi o powstanie takiego ośrodka strategii w polityce międzynarodowej, jest australijskie od 2018 roku Office of National Intelligence. To jest były Office of National Assessment, które powstało w latach 1977 roku, które się zajmuje właśnie ocenami, analizami międzynarodowymi wydarzeń polityczno-gospodarczych o charakterze strategicznym dla premiera i ministrów. Lepszy, bardziej czytelny dla nas punkt odniesienia, patrząc przez pryzmat polskiej perspektywy, polskiej rzeczywistości. Oczywiście takie biuro podlega premierowi. Ono również posiada swój ośrodek białowywiadowczy, który nie dość, że zajmuje się koordynacją tego, co się dzieje wewnątrz Australii, ale zajmuje się również współpracą i koordynacją tego typu aktywności z innymi ośrodkami. No to będą przede wszystkim w pierwszym rzędzie inne państwa anglosaskie, ze słynnej, znanej wspólnoty Five Eyes, na pięciu oczu, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania, Kanada i Stany Zjednoczone. Ośrodek taki, jak wspomniałem, podlega bezpośrednio premierowi, ściślej Departamentowi Prezesa Rady Ministrów i jego gabinetów i korzysta z informacji wywiadowczych i dyplomatycznych, czyli zarówno z informacji niejawnych, jak i jawnych, a także informacji z ośrodków pozarządowych, takich jak think tanki, takich jak uniwersytety, a także media informacyjne i komercyjne. Open Source Center jest ośrodkiem bardzo skutecznym, który się bardzo mocno sprawdził w rzeczywistości australijskiej. Został wynaleziony przez polityków właśnie dlatego, że politycy obawiali się, że
że informacje, które wytwarzane są przez służby, te czy we, te mogą być zgubne dla polityków, jak i zwrotnie dla samych służb. Wraz z ośrodkiem, zresztą samym Office of National Assessment, powstał właśnie po to, żeby informacje, które docierają do decydentów, były możliwie precyzyjne, a prognozy, które są przedstawiane, bo to jest kolejna silna rzecz, kolejny silny komponent ośrodków tego typu, prognoza właśnie, są to ośrodki prognostyczne, ośrodki alarmujące, żeby te prognozy się po prostu zwyczajnie sprawdzały. To, co zmotywowało polityków w latach 2000 do tego, żeby zająć się wzmacnianiem ONA i OSC, było fiasko wywiadowcze związane z poszukiwaniem broni masowego rażenia w Iraku, a także zamach terrorystyczny w 2002 roku na Bali, w wyniku którego zginęło wiele Australijczyków, który wedle oceny ekspertów można było przewidzieć, w którego wystąpieniu można było przeszkodzić. Dyrektor owego ONI, Office of National Intelligence dzisiaj, od 2018 roku, wchodzi w skład Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. W polskiej rzeczywistości mamy pewne zaczątki instytucjonalne tych wszystkich przykładów, tych wszystkich komponentów, o których tutaj wspominałem. Są to komponenty, są to także think tanki rządowe, które funkcjonują jako w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podlegają Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Zachodni, Instytut Europy Środkowej, poniekąd Instytut Felczaka, przy Ministrze Spraw Zagranicznych funkcjonuje PISM. Jest w związku z tym pewna wspólnota think tankowa w łonie samego rządu. Na poziomie ministrów i departamentalnym wewnątrz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów istnieje ośrodek, którego jestem pracownikiem. Jest to dzisiejsze Rządowe Centrum Analiz, wcześniejsze Centrum Analiz Strategicznych. Jest wreszcie od niedawna Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które się właśnie zajmuje ową wspomnianą przeze mnie polityką bezpieczeństwa, to już z bezpieczeństwem narodowym w tym sensie. Wspólna działalność, blisko ze sobą współpracujemy, nie ukrywam, tych dwóch instytucji pozwala na wytwarzanie bardzo dobrych merytorycznie, zaawansowanych merytorycznie produktów, które trafiają na biurka decydentów. I nie tylko przynoszą informacje z dnia bieżącego, ale przynoszą informacje o tym, co się w najbliższej przyszłości może wydarzyć. Mapowanie dalszej rzeczywistości przy tej dynamice świata jest bardzo trudne. Można stworzyć pewne zarysy, można próbować pokusić się o jakieś uwagi i opinie. Natomiast jeżeli będziemy w stanie przewidywać najbliższą przyszłość w rozumieniu szeregu miesięcy, nawet tygodni, to będziemy mogli powiedzieć o dużym sukcesie. Jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo, to jest wiele symptomów tego, że idziemy w dobrym kierunku, w dobrą stronę. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku w rozdziale pod tytułem Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym mamy bardzo ważny punkt, w którym w zasadzie mogę zakończyć moje krótkie wystąpienie, który brzmi następująco. Zintegrowanie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, w tym kierowania obroną państwa oraz budowanie zdolności adaptacyjnych. I w tym celu należy stworzyć ponadresortowy mechanizm koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez utworzenie Komitetu Rady Ministrów odpowiedzialnego na poziomie strategicznym za rozpatrywanie spraw z zakresu polityk, strategii i programów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Sposób zapewniający spójność i konsekwentną
ich realizację oraz jego powiązanie z nową rolą i kompetencjami rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i rządowego centrum bezpieczeństwa. Podsumowując, należy dążyć do tego, aby w łonie polskiej administracji, posiłkując się oczywiście zachodnimi przykładami Zachodu, który już przerobił pewne lekcje, ma duże doświadczenie. Polska jest państwem suwerennym od 1989 roku. Należy stworzyć ośrodek centralny, analityczno-strategiczny, który będzie się zajmował analizą informacji przychodzących z całej administracji, pozyskiwaniem informacji, zadaniowaniem. Ośrodek koordynujący dla całej administracji, ośrodek, w którym będą powstawały strategie, różne strategie we współpracy z ośrodkiem prezydenckim Strategia Bezpieczeństwa Narodowego i ośrodek, który będzie dbał o to, że owa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, owa wizja polityki zagranicznej w sensie również strategicznym będzie pilnowana, ewaluowana, będzie koordynowana. Ośrodek taki dla polityków ma ogromną wartość, ogromne znaczenie. No będzie to ośrodek po prostu złożony wprawdzie z ekspertów, ludzi, którzy mają doświadczenie w swoich dziedzinach, niekoniecznie są znawcami meandrów świata polityki, ale ludzie, którzy będą w stanie przetworzyć program wyborczy w aspekcie polityki międzynarodowej, w aspekcie polityki bezpieczeństwa, bo to są rzeczy oczywiście ze sobą sprzężone, dobrze mapując, dobrze oceniając, dokonując dobrej diagnozy polityki międzynarodowej, zapewniamy spokój i bezpieczeństwo do naszych granic. Mając taki ośrodek, politycy będą mogli przetwarzać swój program wyborczy na politykę międzynarodową państwa, a także politykę bezpieczeństwa, politykę wewnętrzną, tak? Bo przecież taki ośrodek może, a nie musi być także ośrodkiem, gdzie będzie oceniana legislacja. Na pewno powinna być w takim ośrodku legislacja oceniana w aspekcie bezpieczeństwa, albo w aspekcie polityki międzynarodowej i w aspekcie wojskowości. Dziękuję ślicznie. Zapraszam do zadawania pytań. Dziękuję. Ja jeszcze tylko sprawdzę, jak te pytania, czy jakieś pytania się pojawiły, ale widzę, że najwyraźniej temat został wyczerpany w głównym toku naszego spotkania. Także to będzie dzisiaj na tyle, będziemy kończyć. Oczywiście, tak jak już wspominałem, to jest w tym roku nasze ostatnie spotkanie, więc też cieszę się, że mieliśmy jeszcze okazję przed końcem roku Pana u nas, przynajmniej za pośrednictwem internetu, gościć. Wszystkie spotkania oczywiście będą w pewnej perspektywie czasu też na naszym kanale YouTube, więc zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, wszystkich oglądających. Na ten moment dziękuję wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli i dziękuję przede wszystkim naszemu prelegentowi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Za zaproszenie Państwu, za oglądanie.